22 czerwca, pokój. Wybitny francuski malarz doby baroku Philippe de Chambaniers swoje malarstwo poświęcił sztuce sakralnej. Miał ku temu powód, gdyż to właśnie Bogu przypisywał cudowne uzdrowienie swojej sparaliżowanej córki, która przebywała w klasztorze. W duchu wdzięczności malował to, co święte. Spod jego pędzla wyszedł niezwykły obraz przedstawiający świętego Augustyna z Hippony z sercem na dłoni. Obraz pokazuje biskupa w czasie pracy. Serce oświetlone blaskiem prawdy płynącej ze słońca jest źródłem natchnienia w pracy pisarskiej, której Augustyn zwalczał groźne herezje. Serce świętego jest spokojne, bo nie czerpie z własnych talentów i umiejętności, ale swój pokój bierze od samego Stwórcy. W tym kontekście bardziej zrozumiałe stają się słowa, które święty zapisał w wyznaniach. Uczyniłeś nas dla siebie. O Boże, i nasze serce nie znajdzie pokoju, dopóki nie spocznie w Tobie. Komentując to zdanie, papież Franciszek podczas homilii powiedział następujące słowa. Niepokój. To słowo uderza mnie i pobudza do refleksji. Chciałbym rozpocząć od pytania, jaki podstawowy niepokój odczuwa Augustyn w swoim życiu. To niepokój pobudzający do poszukiwania duchowych, niepokój, by spotkać się z Bogiem i wreszcie niepokój miłości. Nie można ukryć, że żyjemy w czasach niepokojów, niepokojów zewnętrznych i wewnętrznych. Przerażają nas zamieszki, uliczne rozruchy i agresywne tłumy. Często jesteśmy świadkami przemocy fizycznej i psychicznej. Z drugiej strony Ewangelia podpowiada nam, że źródłem niepokojów zewnętrznych są nieuporządkowania wewnętrzne. Człowiek XXI wieku sam pozbawia siebie owoców życia duchowego i pokoju wewnętrznego, gdyż wymagają od niego wysiłku i samozaparcia. Stroni od spotykania się z Bogiem, w którego nie wierzy, a jednak oskarża o wszelkie zło na świecie. Wreszcie spotyka się z brakiem miłości, która sprowadzona została jedynie do używania i odrzucania w imię przyjemności. W takiej atmosferze dusza ludzka jest w ciągłym niepokoju. Potyka się o grzech, o własną słabość. Łatwo popada w zniechęcenie, nerwice i depresję. Nie potrafi odnaleźć lekarstwa na swoje problemy i zaczyna oskarżać innych o swoje cierpienie. Święty Augustyn w prosty sposób wyjaśnia, że niepokój człowieka zaspokoić może jedynie Bóg. Nawiązuje w ten sposób do słów Jezusa Zmartwychwstałego, który do swoich uczniów powiedział: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani nie lęka. Kto potrafi oddać serce Bogu, jak na dłoni, nie będzie doświadczał niepokojów. Ufnie wierzy w prawdę, która wyzwala człowieka i daje wytchnienie w przeciwnościach.